charyt jest głosem serca, potrzebą czynienia dobra, robienia czegoś bezinteresownie dla innych. Myślę sobie, że wolontariuszem można być każdego dnia, w każdej chwili i w każdej sytuacji. Nie trzeba specjalnie zapisywać się na wolontariat. Można być wolontariuszem dla swojego sąsiada, dla swojego kolegi z ławki, będąc uczniem, dla swojego kolegi z pracy czy koleżanki. Wolontariuszem jest się z potrzeby serca. Wolontariat jest to naprawdę niesamowite zajęcie i serdecznie każdego zapraszam, jeżeli ktoś ma wątpliwości, aby podjąć się takiego zajęcia. Pamiętajmy, że zwierzaki, czy to fundacyjne, czy w schroniskach, jedyną ich stycznością z człowiekiem to są właśnie wolontariusze. W naszej fundacji zwierzaki przede wszystkim trafiają do nas po wypadkach, ciężko chore. W schroniskach są to zwierzaki samotne. Jest tam mnóstwo zwierząt, które właśnie czekają na wolontariuszy, których niestety jest niewielu. Kto może zostać wolontariuszem? Myślę, że każdy. Każdy, kto ma serce, każdy, kto kocha, tak jak ja na przykład zwierzęta. Każdy, kto lubi pomagać ludziom, bo nie tylko zwierzętom. No i powinien przede wszystkim mieć wolontariusz dobre serce dla każdego, tak? Mieć tą empatię, umieć pomóc, umieć... Wolontariat polega na tym, że my cząstkę siebie, cząstkę swojego czasu poświęcamy zupełnie za darmo na rzecz pracy dla innej osoby. Znaczy to jest zupełnie za darmo? No niekoniecznie, bo my poświęcamy własny czas, często własne środki, czasami że poświęcamy. No ale przede wszystkim to jest poświęcenie własnego czasu. Proszę pamiętać, że my też mamy własną pracę, inne zajęcia i gdzieś tam wolontariusz musi z tego wszystkiego wydobyć troszeczkę czasu, żeby poświęcić go dla innych osób. Praca w wolontariacie nie daje nam korzyści materialnych, ale na pewno daje nam korzyści duchowe, emocjonalne. Daje nam poczucie własnej wartości. Poprawia nastrój, daje dużo endorfin. Myślę sobie, że z jednej strony nie robimy tego za coś i po coś, ale nagroda, jaką dostajemy w zamian, jest na pewno niewspółmierna z tym, co dajemy. Wolontariusz nie potrzebuje specjalnych umiejętności, szkoleń. Tak naprawdę wolontariusz potrzebuje tylko cierpliwości i ogromu miłości i empatii, którą jest w stanie przekazać naszym braciom mniejszym. Ze mną jest dzisiaj Ptyś, niesamowity zwierzak po ogromnych przejściach. Skrzywdził go człowiek i zawsze powtarzam, że tylko człowiek teraz może to naprawić. I to są właśnie wolontariusze, którzy oddają swoje serce tym zwierzakom, które pokazują każdego dnia i w każdej chwili, że człowiek to nie jest tylko zło. Człowiek to jest niesamowita osoba, która podejmie się opieki nad takim zwierzakiem. Zajęłam się wolontariatem tak przez przypadek, bo ludzie zaczęli prosić o pomoc, więc się zgłosiłam najpierw do fundacji. Później przejęła mnie pani z MOMC-u i prosiła o wyprowadzenie psów, więc starałam się jak najwięcej miałam, no, może 6-7 psów dziennie, że tak powiem, prowadzałam. W pewnym momencie straciłam rachubę. Wydaje mi się, że tak, każdy może zostać wolontariuszem, aczkolwiek to bardzo ważne są pewnego rodzaju cechy, które taki wolontariusz powinien posiadać. Takimi cechami to przede wszystkim jest odpowiedzialność. Wymaga się jednak mimo wszystko wolontariusza, żeby był odpowiedzialny. Ja myślę sobie, że każdy nie może być wolontariuszem. Bo tak naprawdę wolontariat albo się ma w sercu taką potrzebę światła, potrzebę czynienia dobra. Myślę, że to trochę jest pokierowane naszą osobowością i tym, jakie potrzeby i wartości wyznajemy w życiu. I są tacy ludzie, którzy nie potrafią żyć bez czynienia dobra. I myślę sobie, że ja chyba jestem jedną z takich osób i każda jedna osoba, która dostaje od nas jako stowarzyszenie pomoc, jej uśmiech, radość, podziękowania są największą wartością, jaką posiadamy.
Wolontariusz to jest cudowna osoba, która w przejściowym okresie dla zwierzaków i bezdomności pokazuje, że człowiek jest super osobą i że warto pomagać. Natomiast jeśli chcielibyście podarować dom, który niesie zwierzaków, pamiętajcie, że ogrom psów i kotów czeka i w schroniskach, i w fundacjach. Tak więc serdecznie zapraszamy w Tysiłka do adopcji i też do podjęcia się wolontariatu, bo jest to naprawdę cudowna rzecz i nigdy nie otrzymamy tak ogromnej miłości, jaką otrzymujemy właśnie od zwierzaków. W kategorii grupowej konkursu wolontariusz roku 2022 wpłynęło 5 zgłoszeń. Pierwsze, klub motocyklowy Voyager, zgłoszony przez panią Grażynę Myczkowską. Zapraszam na scenę. Drugie, grupa kołobrzeskich wolontariuszy działająca przy Fundacji Wolne Miejsce, zgłoszonej przez Towarzyszenie Kołobrzeski Klub Morsów. Bardzo zapraszam na scenę państwa. To jest nagroda grupowa, nie należy się wstydzić. Bałtycki Kupiec Morski w Kołobrzegu, zgłoszony przez Chorągiew Zachodniopomorską ZHP. Bałtycki Kupiec Morski w Kołobrzegu. Grupa wolontariuszy w osobach Ryszard Kaliciński, Paweł Maciejewski, Stanisław Piemkiewicz, Ludwik Burtowy, Sławomir Kroczyński, Łukasz Sobczyk, Zenon Kaczmarek, zgłoszona przez Stowarzyszenie Grupa Ratownicza Paramedic. I piąte Stowarzyszenie Grupa Ratownicza Paramedic, zgłoszona przez pana Ryszarda Kalicińskiego. Oni działają zawsze szybko. Już są na scenie. Myślę, że drodzy państwo, możemy zorganizować taki konkurs. Ilu ludzi dobrej woli, otwartego serca zmieści się na scenie RCK-u? Kilka słów o każdym zgłoszonym. Klub motocyklowy Voyager, zgłoszony przez panią Grażynę Myczkowską, to nie tylko motocykle, ale również wielkie serca. Stowarzyszenie od kilkunastu lat organizuje dwa dobrze znane wszystkim wydarzenia. Pierwszym jest Motoserce, czyli akcja promująca ideę honorowego krwiodawstwa. Podczas tegorocznej akcji trwającej przez cały miesiąc czerwiec łącznie 178 osób oddało 80 litrów krwi. Stowarzyszenie znane jest też z corocznej motopaczki, która w okresie przedświątecznym wspiera potrzebujących mieszkańców w artykuły żywnościowe i prezenty świąteczne. Klub motocyklowy, brawo! Wspiera także finały Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy oraz inne wydarzenia o charakterze charytatywnym. Grupa kołobrzeskich wolontariuszy działająca przy Fundacji Wolne Miejsce, zgłoszonych przez Stowarzyszenie Kołobrzeski Klub Morsu. Kołobrzescy wolontariusze Fundacji Wolne Miejsce od 2015 roku organizują spotkania świąteczne dla osób starszych, samotnych oraz trudnej sytuacji życiowej. W okresie epidemii angażowali się w wydawanie maseczek oraz organizowali Wigilię i Wielkanoc w formie paczek dostarczanych do domu. W tym roku powracają do organizacji Wigilii w hali Millennium. Po wybuchu wojny przedstawiciel fundacji udał się na przejście graniczne w Medyce, gdzie pomagał osobom przekraczającym granicę. W Kołobrzegu wolontariusze angażowali się w wydawanie żywności, przyjmowania i rozładunek żywności dla uchodźców. Bałtycki Kupiec Morski w Kołobrzegu, zgłoszony przez Chorągiew Zachodniopomorską ZHP, Bałtycki Kupiec Morski w Kołobrzegu. Działa od 77 lat.
Praca harcerska to dla nich służba, szczególnie nasze dzieci i młodzieży. Trudno jednym tchem wymienić mnogość ich akcji pomocowych. Harcerze poświęcają swoje urlopy na wyjazdy, podczas których sprawują opiekę oraz organizują czas najmłodszym. Od pierwszych dni wojny w Ukrainie zaangażowali się w pomoc. Zorganizowali zbiórkę publiczną, a ze zebranych środków zakupili artykuły żywnościowe dla dzieci z domu dziecka w Iwano-Frankowsku, dla mieszkańców Żytomierza i dla grupy matek z dziećmi ukrywających się w podziemiach charkowskiego kościoła. Organizowali zbiórkę niezbędnego sprzętu dla żołnierzy obrony cywilnej Lwowa. Na co dzień organizują pomoc świąteczną, włączają się w szlachetną paczkę, łańcuch dobra, Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, prowadzą akcję Leśni Tajniacy. Grupa wolontariuszy w osobach Ryszard Kaliciński, Paweł Maciejewski, Stanisław Piemkiewicz, Ludwik Burtowy, Sławomir Kroczyński, Łukasz Sobczyk, Zenon Kaczmarek, zgłoszona przez Stowarzyszenie Grupa Ratownicza Paramedic. To osoby skupione wokół biegu Park Król koło brzegu. Działają od 2015 roku, kiedy odbył się pierwszy bieg na 5 km. Kolejne odbywają się cykliczne w soboty. Każdy z wolontariuszy ma na swoim koncie 100, a niekiedy 300 biegów. Wolontariusze angażowali się również w bieg Zaślubin, Kids Marathon czy Kołobrzeg Marathon. Imprezy promujące aktywny i zdrowy tryb życia. Stowarzyszenie Grupa Ratownicza Paramedic zgłoszona przez pana Ryszarda Kalicińskiego. Stowarzyszenie działa od 2004 roku. Od lat członkowie Paramedic zabezpieczają kołobrzeskie imprezy sportowe, angażują się w akcje społeczne i pomocowe. Promują wolontariat związany z ratownictwem i udzielaniem pierwszej pomocy medycznej. Utworzyli grupę poszukiwawczo-ratowniczą, organizują patrole ratownicze w okresie wzmożonego ruchu turystycznego. Mieliśmy okazję poznać ich działalność w okresie epidemii, kiedy aktywnie włączali się w pomoc osobom przebywającym na kwarantannie, dostarczając im żywność i leki. Bardzo proszę w tym momencie na scenę panią prezydent miasta Kołobrzeg, Annę Mieczkowską. W towarzystwie pana przewodniczącego Bogdana Błaszczyka. I pana przewodniczącego Rady Miasta, pana Bogdana Błaszczyka. Bardzo proszę o ogłoszenie werdyktu kapituły panią prezydent miasta. Ktoś chętny do pomocy. Szanowni Państwo, miło mi jest wszystkich Państwa poinformować, iż nagrodę Wolontariusz Roku, kategoria grupowa, kapituła postanowiła przyznać dla wolontariuszy Fundacji Wolne Miejsce. Mikrofon. Szanowni Państwo, teraz chciałabym doprosić na scenę członkinię Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego, panią Annę Bańkowską, która... Nie będzie Państwa tutaj proszę egzaminować, ponieważ przybyła na dzisiejszą uroczystość drugiej gali wolontariatu z nagrodą Gryfa Zachodniopomorskiego. Drodzy Państwo, pragnę więc poinformować,
iż w uznaniu zasług dla rozwoju Pomorza Zachodniego uchwałą nr 217/22 z dnia 23 lutego 2022 roku Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego nadał srebrną odznakę honorową Gryfa Zachodniopomorskiego Stowarzyszeniu Grupa Pracownicza. Szanowni Państwo, bardzo proszę o powstanie. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w uznaniu zasług dla rozwoju regionu nadaje Stowarzyszeniu Grupa Ratownicza Paramedik w Kołobrzegu srebrną odznakę honorową Gryfa Zachodniopomorskiego. Podpisał Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz. Scenariuszu i pewnie będzie wpadka, ale chciałbym coś powiedzieć z głębi serca, bo zawsze jako zarząd z Remikiem mamy tą możliwość odbierać wszelkiego typu nagrody i dziękować naszym ludziom, dzięki którym to wszystko, co stworzyliśmy, to ich zasługa. Ale myślę, że to jest najlepsza okazja, aby podziękować osobie, która od 18 lat działa na rzecz miasta, powiatu, na rzecz dobra nas wszystkich. Remik, od 12 lat mam przyjemność z Tobą współpracować. Stworzyłeś coś pięknego, wspólnie stworzyliśmy coś pięknego. Ukształtowałeś wiele charakterów, wrażliwości. Parę osób połączyłeś nawet węzłem małżeńskim, tak jak Pani Prezydent. Jak później wyszło, nie pojawiła. Ale Remik, w tym stroju? W tym stroju? Ta ceremonia? W imieniu swoim i członków grupy Remik serdecznie, serdecznie dziękuję. Tylko zawsze krótko podziękuję przedstawicielkom naszych wolontariuszy właśnie tutaj, Klaudia, Julia. Oczywiście to tylko część naszych osób, to bardzo mocno zaangażowane osoby. Przyszły może byli stosunkowo niedawno do nas, ale do tego czasu bardzo, bardzo mocno prężnie działają. Tak życzyłbym sobie, żeby każdy członek naszej grupy, czy każdy wolontariusz tak działał na tym poziomie właśnie, co te dziewczyny tutaj działają i by było super. Jest bardzo dobrze, ale chcemy, żeby było super, więc dziękuję Wam bardzo za to.